Kobiety były seryjnie wyposażone w moduł miłości do Marka Grechuty, mówi kolejna wykonawczyni. Ja kochałam go szczególnie romantycznie, bo u mnie telewizor stał na fortepianie, mówi. I kiedy on śpiewał w tym telewizorze, to ja się kładłam na fortepianie, żeby osiągnąć większą intymność. I kochałam go na fortepianie, patrząc ten telewizor. A jak pani go poznała, pytam. No i tu wychodzi kolejna twarz, nieznana do tej pory twarz jubilata. Zaczepił mnie na korytarzu w telewizji. Ty jesteś młodą aktorką, zapytał. Tak, jestem, odpowiedziała. Śpiewasz? Nie śpiewam, odpowiedziała. To będziesz, powiedział. Nie było w nim litości, była za 5 minut godzina 16, a o 16 miał złożyć scenariusz koncertu w Opolu, w którym Krystyna Janda zaśpiewała Gumę do żucia. Dzisiaj wszystko dla twojej miłości, po latach spędzonych na fortepianie. Krystyna Janda, słowa Marek Grechuta, muzyka Marek Grechuta. Już tyle dni ciebie u mnie nie było i przez ten czas nic się nie wydarzyło, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąki dzikiego bzu krzak i widzę drzew nieruchomy. Wszystko dla twej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko to za słowa dwa, te słowa kocham cię. Zegarek ten, co ustalał spotkania, tych kilka płyt do wspólnego słuchania, krzesła i stolik, dwa okna i drzwi, ten nasz prywatny świat nocy i dni, świat przez nas zaczarowany. Sahary żal gasił smutne spojrzenia, Niagary szum tłumił smutne westchnienia, milczenie gór było echem złych snów, poranku brzask zmywał pamięć złych snów, a wicher rozdzierał chmury. Wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić, ostatek sił,
pierwszy wiersz, by ją zachwycić, by była szczęśliwa.